Eliza Michalik, Onet Opinie. Dzień dobry Państwu. Pan Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej jest dziś Państwa i moim gościem zdalnym, ale chyba niepotrzebnie. Dzień dobry, bo koniec pandemii właśnie ogłasza na konferencji Adam Niedzielski i Przemysław Czarnek. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Wie Panie, ręce opadają. Patrzyłem na tę konferencję tuż przed naszym spotkaniem. Właściwie jesteśmy jedynym państwem w Europie, w której mamy ministra, który de facto zaprzecza rzeczywistości, poddał się kompletnie, nie podjął żadnych decyzji. Jedyną jego bohaterską decyzją, którą dzisiaj ogłasza, jest to, że ogłasza koniec epidemii przy 46 tysiącach zachorowań. To jest rzecz niesłychana i niespotykana. A jak sobie pan to tłumaczy? Czym to jest spowodowane? Bo rzeczywiście w świetle faktów zaskakująca decyzja, no ale rozumiem, że każda decyzja ma jakieś logiczne uzasadnienie, nawet jeśli na pierwszy rzut oka jej nie widzimy. Co tutaj może stać za tym pana zdaniem? To jest tylko uległość, bezradność ministra zdrowia, który zamiast walczyć z pandemią ułożył się z polityką. To jest minister zdrowia, który de facto przyglądał się przez ostatnie miesiące, a właściwie 2 lata, no, na początku minister Szumowski, potem minister Niedzielski, przyglądali się bezczynnie temu, jak Polacy sami walczyli z pandemią, jak zmarło według oficjalnych danych powyżej 100 tysięcy ludzi, wedle danych podawanych przez ekspertów zmarło blisko 200 tysięcy ludzi. Wie pan, ja pracuję w Parlamencie Europejskim i właściwie każdego dnia tutaj rozmawiamy o COVID-zie. Ministrowie zdrowia z różnych państw dyskutują ze sobą, pokazują sposoby walki z tą pandemią, trudną sprawą przecież tak naprawdę. I nasz minister jest jedynym ministrem, który de facto nie podjął żadnych działań. W Polsce nie wprowadzono paszportu covidowego, nawet nie zaszczepiono w pełni personelu szpitali, personelu szkół. Poziom wyszczepienia jest na 23. miejscu w Europie. No, porażka goni porażkę i zastanawiam się, jak minister zdrowia spogląda w lustro i patrzy sobie w twarz. Bo zadanie ministra zdrowia jest ratowanie zdrowia i życia ludzi ponad wszystko. Ponad politykę, ponad zależności partyjne, a tutaj mamy dokładnie odwrotnie. Zastanawiał się pan już, czy zdążył się pan zastanowić, koledzy z klubu, jakie będą skutki? Czy to już jest faktycznie koniec, idzie wiosna, przerwało. Pandemia? Może powtórzę pytanie, czy zastanawiał się pan, może koledzy z klubu, czy rozmawiacie o tym, jakie będą skutki tego ogłoszenia końca pandemii? Czy może jest tak, że rządowi się uda, w tym sensie, że idzie wiosna, jeszcze 2-3 tygodnie pandemia zacznie samoistnie wygasać? Czy Polacy jeszcze jednak będą cierpieć z powodu COVID? Przed nami jeszcze trudne dni, mówią o tym wszyscy eksperci. Pamięta pani redaktor, ja pamiętam doskonale i nasi widzowie też pewnie pamiętają premiera, który ogłaszał koniec pandemii w środku pandemii, po czym zmarło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W związku z tym oni są kompletnie niewiarygodni. Minister zdrowia stracił wszelką wiarygodność i po prostu lepiej dla nas wszystkich i dla niego samego byłoby, gdyby się podał do dymisji. A dla niego samego z tego powodu, że przyjdzie czas, kiedy będzie musiał odpowiedzieć na brak podejmowania decyzji, na uległość partyjno-polityczną. Na te pytania będzie musiał też odpowiedzieć premier Morawiecki, że biernie przyglądali się temu, jak umierali ludzie i zobowiązani konstytucją i prawem do walki o zdrowie i życie ludzi nie robili tego. I dzisiaj ten minister jest odarty z wiarygodności. Byłoby chyba prościej i jaśniej dla wszystkich, gdyby powołano poseł Siarkowską na ministra zdrowia i wtedy by było przynajmniej przejrzyście. Ma pan jeszcze wolę walki? Tak po ludzku pytam, nie czuje pan już tylko takiej bezsilności? Bo ja czasami jako dziennikarka, jak prowadzę takie rozmowy z politykami, to zastanawiam się, czy ma jeszcze sens mówienie o tym, czy to już jest taki teatr w tym sensie, że nikt nic nie może zrobić i nikt no, nie może powstrzymać takich działań, więc można sobie tylko pogadać, jak jest u pana. Oczywiście trochę tak jest, jak pan redaktor mówi, dlatego że ja mam sobie gdzieś tam w swoich własnych genach, we wnętrzu, ja jestem lekarzem, przez wiele lat pracowałem na oddziale onkologii dziecięcej, wiele lat jeździłem karetką ratunkową, więc we mnie jest wola walki o ludzi, zawsze była i będzie. Zaś kiedy patrzę na tą polityczną bezradność tych ludzi, na tą nową radę powołaną przy premierze, złożoną w zdecydowanej większości z podwładnych urzędników, dyrektorów, instytutów, które podlegają ministrowi zdrowia, zebrali się w swojej kupie i będą teraz wzajemnie się chwalili i głaskali po głowach, a tu trzeba walczyć o życie i zdrowie ludzi. To jest przykry widok. Ja oczywiście mam chwilami takie poczucie, jak mówi pani redaktor, ale nie wolno się poddawać. Wielu z moich znajomych, pewnie z pani znajomych, naszych widzów, znajomych rodzin, osób zachorowało. Mam wielu ludzi, miałem
którzy zmarli wokół siebie, na których pogrzebach byłem, z których bliskich wspierałem. I kiedy patrzę na ten polityczny teatrzyk Czarnka i Niedzielskiego, no, smutek i złość we mnie wzbiera, ale przyjdzie czas, kiedy ci panowie będą musieli za to odpowiedzieć. No i do szkół 21 lutego wracają dzieciaki, czyli historia zatoczy koło. Zostawili nauczycieli samych z tym wszystkim, dyrektorów szkół, nie ma żadnych procedur. Dyrektorzy walczą sami de facto z pandemią, nauczyciele odsyłają część dzieci na kwarantannę, część dzieci nie odsyłają, po prostu nie mają zwyczajnie procedur. Państwo ich zostawiło samych z tym wirusem, oko w oko z tym wirusem, i po prostu dzisiaj jest taki moment, w którym wszyscy już wiemy, że nie ma na co liczyć, nie mamy dzisiaj ministra zdrowia. Mamy uległego polityka bez siły walki, bez woli, w mojej ocenie bez honoru, który kurczowo trzyma się stołka ministerialnego kosztem życia i zdrowia ludzi. I to jest bardzo przykry widok, dlatego że on jest otoczony śmiercią. Tysięcy ludzi, którzy umarli, a mogli żyć. Panie pośle, trwają poszukiwania nowego ministra finansów, co jest dość kuriozalne, no bo mamy środek bałaganu po Polskim Ładzie. Ja sama jestem... Nadal pan nie słyszy? Czy teraz może będzie lepiej? Nadal pan nie słyszy? Za to mogę się uśmiechnąć do pana posła. Pytam o poszukiwania nowego ministra finansów. Czy już jest lepiej, czy wciąż nie słychać? No, wnoszę, że nie słychać. Mogę się zdać tylko na reżyserkę. No i dobrze, no to się będziemy z panem posłem rozłączać i łączyć drugi raz. Jak państwo teraz oglądają na żywo, to jest ten trudny moment dla prowadzącego, kiedy reżyserka mówi zagadaj z widzami, my będziemy się rozłączać i łączyć drugi raz. No dobrze, proszę państwa, czekamy na łączenie. Czytając newsy, mogą sobie państwo poczytać na Onecie newsy o poszukiwaniu nowego ministra finansów. I o to też zapytam pana posła. Panie pośle, poszukiwania nowego ministra finansów trwają. To jest też takie dość kuriozalne, no bo jest środek bałaganu po Polskim Ładzie. Właściwie nie jest po Polskim Ładzie, no bo to dopiero trwa. Ja sama jestem po paru rozmowach z doradcą podatkowym, z księgowym i oni wszyscy rozkładają ręce. Co to jest w ogóle, szczerze mówiąc, to przechodzi skalę mojego pojmowania. Jak to w ogóle można nazwać pana zdaniem, co się dzieje? W jakim stanie faktycznym, prawnym teraz jesteśmy? Czego się w ogóle Polacy mogą spodziewać w swoich finansach wobec braku ministra finansów? Oni zdewastowali nasze życie, zarówno w wymiarze prywatnym, myślę tutaj o zdrowiu, życiu, COVID-zie, pandemii, dostępie do leczenia raka, poprzez system podatkowy, który też zdewastowali. Tam, gdzie jest system niejasny, nieczytelny, łatwiej się obłowić. Łatwiej tym wszystkim, którzy mają nieczyste intencje, poruszać się w niejasnym systemie. A skończyć się to może tragicznie dla nas wszystkich, dlatego że pod koniec roku, kiedy będziemy zamykali rok rozliczeniowy, nie mając żadnych hamulcowania Ministerstwa Finansów poprzez swoje urzędy, będzie być może domagało się od nas dopłat, kar, być może będą ludzie musieli dopłacać się tysiące złotych, czy może kilkanaście tysięcy złotych, czy dziesiątki tysięcy złotych. System niejasny powoduje to, że nikt z nas nie może czuć się pewnie co do swojej przyszłości, albo zdrowotnej, jak i finansowej, co do powiedzieć swoich drobnych przedsiębiorstw. Do nas, do polityków piszą ludzie z różnorakich branż, piszą maile, proszą o wsparcie, piszą właściciele sklepików, małych restauracji, pubów. Nie wiedzą, co robić, nie wiedzą, w jaki sposób opłacać swoich pracowników, nie wiedzą, w jaki sposób rozliczyć się z państwem, żeby spać spokojnie, bo oni nie chcą robić nic złego. Oni chcą się uczciwie rozliczyć z państwem, ale państwo nie jest uczciwe wobec nich. W związku z tym, jeżeli jedna strona jest nieuczciwa, to trudno o zasady. A jak nie ma zasad, to robi się niejasno. Jak jest niejasno, to mamy mętną wodę. A w mętnej wodzie, wiadomo, łatwiej wszystkim tym, którzy tej mętnej wody potrzebują. No to bardzo by się przydał kompetentny minister finansów, chociaż nie wiem, ile on może. Czy to nie jest tak, że tutaj premier, czy też szef PiS podejmuje decyzję, a ten minister finansów ma to klepnąć tylko. No ale rozumiem, że co, zastanawialiście się państwo, zastanawiał się pan, kto może być kolejnym ministrem finansów, bo to jest taki gorący kartofel to stanowisko teraz, prawda? Nikt poważny i nikt z autorytetem nie podpisze się pod tymi dziwactwami Morawieckiego nazywanymi Nowym Ładem. Odpowiedzialnym za wprowadzenie tego bałaganu w Polsce jest Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Odpowiedzialnym za stan walki z pandemią jest Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Ja w tego typu spotkaniach medialnych, które teraz mamy z panią redaktor, staram się prostować wszelkiego rodzaju symetryzmy.
Lekarze zostali zostawieni sami sobie z tą pandemią, a Jarosław Kaczyński postanowił na przykład zapis, że trzeba leczyć ludzi. Lekarze to wiedzą. To jest arogancja i bezczelność wobec lekarzy, którzy są wyczerpani, zmordowani dwuletnią walką o to, żeby ludzie przeżyli wirusa. Dzisiaj mamy nowy ład i wychodzi pan premier Morawiecki, zwalnia ministra finansów. Ten człowiek nie miał nic do powiedzenia. Decyzje propagandowe opowiadał nam wszystkim Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki. I to oni są odpowiedzialni za stan państwa, który dzisiaj mamy. Mamy zdewastowane państwo. My dzisiaj nie mamy struktur państwa. My nie możemy przewidzieć, co się wydarzy w Polsce za miesiąc czy za dwa. Nie mamy struktur państwa, dobrze słyszałam? Tak, dobrze pani słyszała. Nie mamy struktur państwa, mamy struktury propagandy i takiego chamskiego PR-u, który się wylewa z tych maili, które czytamy każdego dnia. To jest rzecz niebywała, żeby urzędnicy najwyższego szczebla, rządzący dzisiaj Polską, prowadzili ze sobą tego typu korespondencję, w której de facto najważniejszym królem balu ma być Mateusz Morawiecki. Tu nie chodzi o ludzi, tu nie chodzi o życie, tu nie chodzi o przedsiębiorców, tu nie chodzi o podatki. Królem balu ma być Morawiecki. No więc ten bal na tym Titaniku jeszcze trwa, ale dobiega końca. Wizerunek kontra prawda, tak, sformułowanie król balu było bardzo dobre. Do maili Dworczyka państwa odsyłam. Bruksela obecnie unijne fundusze dla Polski za niezapłacone kary za Turów, ale też się pojawiają takie pierwsze przebąkiwania polityków PiS-u, że my Polacy właściwie nie potrzebujemy pieniędzy z funduszu odbudowy po pandemii, z tego funduszu, z którego duże pieniądze dostaną wszystkie państwa Unii Europejskiej. Ja jak to przeczytałam, to sobie pomyślałam w pierwszej chwili, mówcie za siebie, drodzy panowie i panie z PiS-u, ja potrzebuję tej kasy. Ale trochę mnie to przeraża. Czy sądzi pan, że jest możliwe, że Polacy nie dostaną tych pieniędzy? Czy oni będą budowali różne teorie, bo te teorie są potrzebne po to, żeby zasłonić swoją, po pierwsze, nieudolność z jednej strony, a z drugiej strony chęć trzymania sędziów w swoich partyjnych ryzach. W związku z tym, kiedy słyszę pana posła Bielana, który mówi, że Polacy nie potrzebują tych pieniędzy, to kiedy Bielan potrzebuje pieniędzy z Europy, to jest okej. Okay. Ale jak Polacy potrzebują pieniędzy z Europy, to już nie jest okej. Okay. Ja bardzo potrzebuję tych pieniędzy i mam wrażenie, że nie mówię za siebie. I na koniec, panie pośle, chcę zapytać o podsłuchy Pegasusem. Czy, jak pan widzi tę sytuację? Czy pan sądzi w ogóle, czy powstanie komisja sejmowa, żeby zbadać tę sprawę? I czy ona coś zbada tak naprawdę, nawet jak powstanie? I czy pana zdaniem ta afera znika, czy się rozkręca dopiero? Ta afera się z całą pewnością dopiero rozkręca i w mojej ocenie to będzie afera sięgająca poza nasze granice naszego kraju. Bo nie wierzę we wstrzemięźliwość podsłuchujących, żeby się ograniczali tylko do polskich polityków. Więc myślę, że przed nami sporo jeszcze odkryć nowych informacji, które będą wzbudzały emocje polityczne w mojej ocenie w całej Europie. Europa już dzisiaj zajmuje się Pegasusem i tym, co się wydarzyło w Polsce. W Polsce broń, bo to jest broń, była stosowana przeciwko politykom opozycji, ale nie mam też dobrych wiadomości dla ludzi obozu rządzącego. W mojej ocenie zdecydowana większość nakładu siły i energii Pegasusa skierowana była na ludzi PiS-u, po to, żeby nimi łatwiej zarządzać. Bo metoda budowania szaf z hakami jest metodą znaną dzisiaj od wielu lat Jarosławowi Kaczyńskiemu. I dzisiaj ten Pegasus w mojej ocenie w swojej znacznej mierze skierowany w ludzi PiS-u. Czy najbardziej irytującą osobą na opozycji jest w tej chwili Szymon Hołownia? Zadaję pytanie, które czytam o nim na Twitterze. Dziś przeczytałam i tak się uśmiechnęło. Ja słucham, czytam każdego polityka opozycji, ale nie namówi mnie pani redaktor w krytykowanie polityków opozycji, dlatego że mam oczywiście swoje przemyślenia, ale nie chcę się nimi dzielić, dlatego że dla mnie ważniejsze jest to, co w Polsce wydarzy się w ciągu najbliższych miesięcy, czy najbliższego roku, czy półtora. Myślę o wyborach. Myślę o przerwaniu tego strasznego zła, które się w Polsce dzieje, tej dewastacji państwa, tych śmierci ludzi z powodu pandemii, których można było uniknąć. I w związku z tym będę trzymał kciuki za każdego człowieka opozycji, licząc na to, że naszym wspólnym celem wszystkich polityków opozycji jest ratowanie ludzi w sensie dosłownym i w sensie przenośni. Ratowanie ludzi, żeby mogli przeżyć pandemię, ratowanie ludzi przed tym, żeby im skarbówka nie wkroczyła na niejasnych zasadach na koniec roku, żądając nie wiadomo jakich kar czy wyrównań. I życzyłbym Polsce tego, żebyśmy mieli premiera, któremu musimy się wstydzić, premiera, który mówi prawdę. Życzyłbym tego, żeby
Europa na nas nie patrzyła ze zdziwieniem, tylko traktowała nas jak partnera. Zaśmy dzisiaj pogrywamy z Orbanem w jednej orkiestrze. Szef Orban jest dużo cwańszym politykiem i swoją przyszłość reguluje na swoich zasadach. A my tak rzucani z kąta w kąt tą nieudolnością, tym chaosem, który widzimy w telewizji i tym ministrem, który z jednej strony mówi, że natychmiast dzieci ze szkół na online, po czym po tygodniu czy dwóch mówi wszystkie dzieci z powrotem do szkoły, bo nie ma już pandemii, mamy 46 tysięcy zachorowań. Panie doktorze, to są rzeczy niebywałe. Panie pośle, a widział, muszę pana troszeczkę dyscyplinować, bo już czas nam się kończy, a chcę jeszcze zapytać, czy widział pan ten sondaż, no na cie mogą go państwo zobaczyć, że Konfederacja wyprzedziła Lewicę w sondażach. To pokazuje to pewne klimaty w Polsce. Nie widziałem tego sondażu, ale trochę mnie nie dziwi ten sondaż, dlatego że Konfederacja bardzo populistycznie porusza się, szczególnie w sferze pandemii. Kiedy słyszę polityków, którzy zniechęcają do szczepień, a jednocześnie sami się zaszczepili, to burzy się we mnie krew, dlatego że jestem lekarzem i każdy, kto działa wbrew zdrowiu i życiu ludzi, powinien być za to karany, a nie nagradzany. Ale jest jednak trochę inaczej dzisiaj i politycy, ci, którzy mówią ludziom nie szczepcie się, sami grzecznie się zaszczepili, a innych przekonują do tego, żeby ryzykowali zdrowie i życie. Dziękuję bardzo. Bartosz Arłukowicz był państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę i państwu także dziękuję. Do zobaczenia jutro w Onet Opinie. Zostańcie z Onetem, z naszą stroną główną.